Boże Krzysztof witam w programie Polski punkt widzenia. Dzisiaj w Ministerstwie Edukacji Narodowej było się spotkanie poświęcone edukacji domowej i o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, panią minister edukacji Anną Zalewską. Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże witam. Pani minister, ale zanim o edukacji to chciałem krótko, żebyśmy się jeszcze odnieśli do sprawy trybunału. Dzisiaj zostało ogłoszone orzeczenie, które zapadło w tamtym tygodniu, 7 stycznia o umorzeniu postępowania trybunału w sprawie uchwał dotyczących wyborów sędziów y, Trybunału. Jak Pani odczytuje to orzeczenie? Ja mam nadzieję, że sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego się normalizuje. To znaczy rzeczywiście zaczyna być respektowane prawo i konstytucja. Została zmieniona ustawa po to, żeby nie dopuścić do tych zmian, które były wbrew konstytucji z czerwca jeszcze z zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I tak naprawdę jest to rozstrzygnięcie, które powtarza też opinię prokuratora generalnego, który już no, chyba ze 2000 Tygodnie temu wypowiedział się, że Trybunał Konstytucyjny ma się wypowiadać na temat ustaw i zgodności ustaw z Konstytucją, a nie uchwał sejmowych, że nie ma do tego kompetencji. W związku z tym rzeczywiście to dobry sygnał. Mam nadzieję, że to też wynik rozmowy prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy z panem prezesem Trybunału, panem profesorem Rzeplińskim. Choć rzeczywiście zaskakujące jest, bo decyzja została podjęta już w czwartek, dopiero dzisiaj została ogłoszona. Mam trochę wrażenie, że było to związane z emocjami, które trzeba było pocycić, żeby łatwiej było demonstrować, tak zwanemu kodowi. Aha, czyli gdyby, gdyby ogłoszono w czwartek orzeczenie, to nie bardzo te demonstracje znaczy, nie tyle, że straciły może rację bytu, bo pewnie dla, dla organizatorów nie, ale no już ich siła byłaby. Tak, 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 tak. Ja nie wiem, czy Państwo dyskutują na temat tych skrótów, są mocniejsze i sympatyczniejsze, ale ostatnio usłyszałam w kolejce taką właśnie o to opinię, że KOD to jest Komitet Obrony Delicji, bo czasami mamy wrażenie, że przyzwyczaliśmy się do demonstracji, że brakuje dla dzieci, że likwidowane są szkoły, że lokalizują farmy wiatrowe zbyt blisko domu i nagle okazuje się, że tak nie wiadomo, dlaczego te protesty są, ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście opozycja uzna, że jest opozycją. Rzeczywiście ciężko przeżywa ten moment, że musi się rozstawać. Ze spółkami, w których prezesi zarabiali po 100-120 tysięcy, a odpraw brali po 200 po 2 miliony. Przypominam, że Państwo pewnie w tej awanturze nie zauważyli, ale przypilnowaliśmy ustawy, która mówi o tym, że trzeba będzie od tych dwóch milionów zapłacić 75% podatku. Pani minister, zaczęliśmy od Trybunału, ale to, co Pani powiedziała, się absolutnie z tym zgadzam, że Trybunał to jest sprawa, która interesuje wąską grupę Polaków. Bardziej interesują ich sprawy edukacyjne, bo mamy wszyscy albo dzieci, albo będziemy mieli, albo mamy krewnych, prawda, którzy mają dzieci, czy, czy, czy będą mieli dzieci, będą się uczyły. Pani minister, dużo było emocji wokół edukacji domowej. Chciałem zacząć od takiej sprawy. Dlaczego? Bo taki zarzut się pojawia. To będę tu cytował może zarzuty, dlaczego Ministerstwo Edukacji odbiera rodzicom pieniądze na edukację domową po pierwsze nie odbiera, po drugie nie dzieciom i na pewno nie rodzicom. Rzeczywiście subwencja oświatowa, tak jak budżet, czyli te wszystkie pieniądze, które planujemy na następny 2016 rok, czy już 2016 rok, no były w większości przygotowane przez Platformę Obywatelską i PSL. My dokonywaliśmy małych korekt, no bo taki jest, a nie inny kalendarz wyborczy, że tak naprawdę dopiero pod koniec listopada znaleźliśmy się w ministerstwach. I rzeczywiście Oczywiście no miałam dwa tygodnie na analizę tego, co w subwencji jest, jak liczyć pieniądze na poszczególne zadania szkoły. I okazało się, że jest bardzo wiele nieprawidłowości związanych z nauczaniem domowym, bo też musimy tutaj wszystkim wyjaśnić, że nauczanie domowe jest zapisane w ustawie, to znaczy, że rodzicom wolno powiedzieć. Nie odpowiada mi system edukacji. Nie chcę, żeby moje dziecko z różnych powodów. Od kwestii światopoglądowych przez jakieś traumatyczne przeżycia dziecka, chce to dziecko uczyć w domu. I ma do tego absolutne i święte prawo. I system pomaga w ten sposób, że mówi dobrze, to jest wolność rodzica. Ja tę wolność szanuję, tak jak uszanowałam przy 6 i 7-latkach, uznając, że rzeczywiście rodzice decydują, czy sześcio czy 7-latek idzie do szkoły. Zostawiłam jednocześnie obniżenie wieku szkolnego, bo w zerówkach, czyli dzieci, które mają 6 lat, będą się uczyły. Ale wracając do nauczania domowego i ustawa mówi w ten sposób: no to dobrze, zostań w domu. Musisz być jednak przypisany do jakiejś szkoły, dlatego że na przykład za dwa lata może się okazać, że dziecko będzie chciało wrócić do systemu, rodzic na którymś etapie edukacyjnym powie, że już nie jest wyspecjalizowanym pedagogiem i potrzebuje wsparcia edukacji. W związku z tym zabezpieczamy pieniądze na egzaminy, i jednocześnie na zajęcia dodatkowe. I tylko takie to były pieniądze: na zajęcia dodatkowe w szkole i na egzaminy. Ale to znaczy, że rodzic nie, rodzic nie otrzymywał tych nigdy nie. żadnych pieniędzy. On po prostu musiał być przysyłany do szkoły, bo on nie chciał tych pieniędzy dlatego, że on się zdecydował na prywatną edukację czyli na edukację w domu i ma do tego prawo. Ale musi być kontrolowany i kontrolowane jego dziecko, chociażby tylko w ten sposób, że po każdym roku, po każdej klasie, tak jest sprawdzane, czy ta edukacja rzeczywiście w szkole się odbywa. I okazało się, że w którymś momencie ten system nam się wynaturzył, dlatego trzeba się jemu przyjrzeć um, jeszcze raz, dlatego dzisiaj byli rodzice. To znaczy wynaturzył, to znaczy, nie zdaniem państwa spadł poziom tej edukacji domowej, czy? Przede wszystkim zaczęto tworzyć takie instytucje i takie um, fundacje i stowarzyszenia, które... Ten system wykorzystywały. Bo proszę Państwa, zdarzało się no, kilkanaście takich sytuacji. My nie mieliśmy czasu, żeby to ocenić jednoznacznie. W tej chwili dokonujemy analiz, dlatego zaprosiliśmy zdenerwowanych rodziców, żeby nas. Wsparli, dlatego, że nie sztuką jest wylać dziecko z kąpielą. Edukacja domowa jak najbardziej, ale jednocześnie pilowanie publicznych pieniędzy. Mianowicie okazało się, że jest kilka takich stowarzyszeń i organizacji, które na przykład organizują szkoły tylko dla zajęć dodatkowych. I A, ponieważ, że dzieci z edukacji domowej są przypisane do tych szkół? Tak, tylko po to, żeby tak? korzystać z zajęć dodatkowych. I pieniądze, przeznaczone na dziecko, które jest od rana do nocy w szkole, gdzie dyrektor samorząd musi temu dziecku zorganizować wszystko, łącznie z zajęciami dodatkowymi, ma taką samą pulę pieniędzy, jak również dziecko, które korzysta tylko i wyłącznie z zajęć dodatkowych. No dzisiaj z dużą przykrością słuchałam, że rodzice się denerwują, że nie będą dziecka mogli puszczać na angielski pianino, bo że już im państwo za to nie zapłaci. No to ja tylko pytam, w których szkołach jest taka możliwość, żeby dzieci mogły wybierać między pianinem, tenisem, prawda, a basenem. Więc to była pierwsza rzecz, którą trzeba Rzeczywiście zweryfikować. I na przykład te szkoły wykazywały nam, na przykład w pięciotysięcznej gminie, że mają w nauczaniu 900 osób. To jest po prostu niemożliwe, i w związku z tym też pojawiały się takie instytucje, które zapisywały niby do edukacji domowej dzieci, które przebywają. Za granicą. No, w jaki sposób rodzic, który jest w pracy, na przykład w Londynie, organizuje czy korzysta z zajęć dodatkowych w szkole w Polsce? To pokazuje, że rzeczywiście bardzo dobra idea została wynaturzona i mnóstwo instytucji zorganizowało się wokół tej idei, po to tylko, żeby korzystać z publicznych pieniędzy. I ja mówię tylko tyle. Że 60% z tych pieniędzy, które są na dziecko, które jest w szkole od rana do wieczora, jest wystarczającą kwotą na zapłacenie za zajęcia dodatkowe w szkole i na egzaminy. A jednocześnie mówię tak, być może trzeba uszczelnić system. Po to, żeby bardzo uczciwe, bo to w większości są bardzo uczciwe szkoły, a już zawsze uczciwe są rodziny, w których odbywa się edukacja domowa, tym bardziej, że są to rodziny wielodzietne. Więc nie ma takiej możliwości, żeby te rodziny w jakikolwiek sposób skrzywdzić. I w związku z tym w ciągu dwóch tygodni zareagowałam na maile, na dyskusje na forach internetowych i dzisiaj dosyć burzliwe spotkanie się odbyło po to właśnie, żeby w tym całym jednak nieporozumieniu uchronić to, co jest dla nas najważniejsze nauczanie domowe, Nauczanie przez rodziców w rytmie, które, w którym życzą sobie uczyć rodzice, a jednak oddzielenie tych wszystkich nieprawidłowości. I została wydelegowana z tej grupy część rodziców, część stowarzyszeń, chyba osiem osób, które będą z nami w stałym kontakcie. Spróbujemy. Po prostu policzyć, poszukać tych nieprawidłowości, tak żeby móc z pełną satysfakcją promować takie nauczanie, nauczanie domowe, tak, żeby rodzice też się czuli bezpieczni, mhm. że jeżeli zostaną przypisani do szkoły, to nikt nie będzie nadużywał tych ich pieniędzy, będą mogli korzystać z zajęć dodatkowych i z opieki w postaci różnego rodzaju tekstów i Pani, testów, przepraszam, Pani i minister, czyli nie będzie tak na przykład, że nie wiem, szkoły powiedzą, a to my nie chcemy żadnych tam dzieci z nauczania domowego, nie wiem, idźcie sobie do innej szkoły. Ale proszę zauważyć, że problemu nie mają szkoły publiczne. Tam Liczba nam się utrzymuje stała z reguły w szkole, w szkole publicznej um, dzieci w nauczaniu domowym jest od y, dwójki y, do pięciorga dzieci średnio, na szkołę, średnio tak? na szkołę. Natomiast my mamy szkoły niepubliczne, które w całości składają się z dzieci y, z nauczania domowego. Są takie szkoły pod Warszawą na przykład, które się nazywają Prywatna Szkoła imienia tak i w której jest 300 uczniów, wszystkie są w nauczaniu domowym. No to trochę wynaturzyliśmy m, cały ten system. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nigdy rodzice nie mieli pieniędzy na nauczanie domowe. Te pieniądze były w systemie, były przypisane do szkoły, która miała im zapewnić egzaminy i nauczanie domowe. Pani... Przepraszam, i m, zajęcia dodatkowe. dodatkowe. Dodatkowe, czyli jakie zajęcia? Na przykład SKS-y, tak, bo powiedzmy, rodzic nie jest w stanie, e, nauczając domowo, zapewnić e, sali gimnastycznej swojemu dziecku. W związku z tym dziecko chodziło na zajęcia wychowania fizycznego albo na zajęcia popołudniowe, albo jeżeli klasa wyjeżdżała w ramach zajęć dodatkowych na basen, dziecko z nauczania domowego korzystało. Kółko teatralne, dziecko. Korzystało z kółka ta Ale już nie, jak mówiła pani, nie tenis, nie, nie, nie pianino. Znaczy Oczywiście, no, by, być może, jeżeli taka oferta jest szkoły, to y, tak, ale, to ale oprócz tej oferty, raczej, tak. no powinna być jednak oferta edukacyjna. Pani minister, jak, o jakich pieniądzach mówimy? Bo to, to zmniejszenie tej subwencji, no to jest, to jest procent, prawda? Więc to procent to jest procent, to zależy od czego ten procent, ale ile do tej pory dostawały szkoły na ucznia? Szkoła na szkoły na ucznia, mhm. jeżeli chodzi o ucznia i tego funkcjonującego w systemie i w nauczaniu domowym, to jest od 5300 do 7000, jeżeli szkoła była czy znajdowała się na wsi, bo tam też są rocznie, różne tak, rocznie, wagi. tak? Mhm. I w związku z tym no, minus 40% to i tak proszę zauważyć, jest to kwota wystarczająca, żeby zapłacić nawet z nadwyżką za zajęcia dodatkowe i egzaminy. Ale skoro Pani mówi o tych kwotach, to oczywiście jak się tam pomnoży, co mówiła Pani, podawała przykład szkoły. Razy tysięcy, razy tysięcy, tak, tak, tak. to wychodzą nam już duże kwoty, a rzeczywiście no jestem ministrem edukacji narodowej, odpowiedzialną za publiczną edukację i za publiczne pieniądze. I ja muszę w sposób uczciwy liczyć te pieniądze. Jeżeli dostrzegam jakieś nieprawidłowości, być może czasami popełniam błędy, działam zbyt pochopnie, chcąc przyblokować system, żeby dokonać tej analizy, ale tak jak powiedziałam, uważam, że rodzice w nauczaniu domowym to są naprawdę wybitni pedagodzy którzy są partnerami do takiej dyskusji ja chcę w tej dyskusji uczestniczyć bo mamy to uczciwie policzyć A czy ten zespół też spróbuje wypracować jakieś działania metody programy wspierania edukacji domowej Myślę że tak tam mhm. na przykład pojawił się taki dosyć istotny problem uważam że trzeba na niego zwrócić uwagę rodzice edukatorzy domowi są w ogóle wyeliminowani z doskonalenia Aż się prosi, żeby wtedy, kiedy na przykład nauczyciele z danej szkoły podejmują różnego rodzaju kursy, uczestniczą, uczestniczą w szkoleniach, które mówią o nowych metodach, o nowych podręcznikach, o nowych rozwiązaniach w systemie edukacji, żeby również właśnie rodzice mogli w tym uczestniczyć. To jest bardzo dobry pomysł, jak wesprzeć tę edukację, edukację domową. I rzeczywiście pojawiło się tam kilka, no, łącznie z takimi oczywiście skrajnymi, że rodzic wprost powinien pieniądze utrzymywać, ale no, my mówimy o systemie edukacji publicznej, o której mówi konstytucja. Ta jest alternatywą, na którą jest zgoda z szacunku dla wolności obywateli. Pani minister, druga sprawa bardzo ważna, z którą myślę, że będzie Pani miała jeszcze więcej problemów niż z edukacją dom domową. Zapowiedź likwidacji gimnazjów. Tu chciałem zacząć od takiej pierwszej kwestii społecznej, bo ona się najczęściej pojawia w różnych komentarzach, wypowiedziach, zwłaszcza nauczycieli, że likwidacja gimnazjów spowoduje masowe bezrobocie wśród nauczycieli. Ci, którzy uczą w gimnazjach stracą pracę. Ja staram się bardzo szanować i nauczycieli, i rodziców, generalnie społeczeństwo, i zapowiedziałam, że pod koniec stycznia otrzymają informacje o tym, w jaki sposób będziemy na ten temat dyskutować. Tak, żebyśmy razem wszystko sobie policzyli i zaplanowali. Jedno jest pewne. Uczniów nam nie ubędzie. To znaczy, co roku będzie w roczniku mniej, około 60 tysięcy. Bo taki mamy dramatyczny niż demograficzny. Jeżeli żadnego ruchu w edukacji w ogóle i w systemie nie zrobimy, będą dramatyczne zwolnienia nauczycieli. Dyskusja o zmianie systemu jest gwarancją tego, że nauczyciele nie zostaną zwolnieni. Mało tego, ja daję tutaj słowo, że znajdę takie rozwiązanie systemowe i takie rozwiązanie ustawowe, żeby jeżeli nawet coś w tym systemie się będzie działo, to żeby zapewnić zatrudnienie właśnie nauczycielom. Bo proszę zauważyć, mamy tę samą liczbę uczniów my mówimy o zmianie podstawy programowej przede wszystkim zwiększeniu historii ale nie tylko na poziomie liceum między innymi fizyki chemii i biologii oczywiście będziemy liczyć pieniądze w związku z tym nie ma możliwości żeby godzin było mniej Proszę zauważyć, co robię już w tej chwili. E, oprócz sześciolatków, uratowania no, ponad dwóch miliardów e, funduszy europejskich, bo to, to były moje zadania na e, półtora miesiąca, które minęły, e, w tej chwili mówię o rezygnacji z, e, z upokarzających zapisów w karcie nauczyciela o tak zwanych godzinach karcianych, czyli uwalniam kolejne e, godziny, które e, muszą być e, no, nauczycielowi dane, zapłacone. Już nie będzie można w świetlicy zatrudniać tylko i wyłącznie na tak zwanych godzinach karcianych. Więc z pełną odpowiedzialnością myślę o nauczycielach, bo sama pochodzę z tego środowiska. Ja wiem, jak funkcjonuje się w tym systemie, ale my musimy sobie powiedzieć jeszcze jedno. Oprócz tego, że ja gwarantuję troskę o nauczyciela, że system został powołany, żeby służyć dziecku, obywatelowi. I musimy sobie powiedzieć, że Pretensje mają uczelnie wyższe. Nie otrzymują absolwenta, mówiąc już bardzo brzydko, który jest gotowy do studiowania. Je, mówią tak, bez czteroletniego liceum, no właśnie, czyli nie ma takiej możliwości. Kształcenie, tak? tak, nie ma takiej możliwości, żebyśmy właściwie mogli dbać o wiedzę polskich obywateli, którzy przecież mają dbać o innowacje, o rozwój. No właśnie, dzisiaj też było sporo innowacji. Prawda. Czy... W związku z tym, jeżeli czteroletnie liceum, a nie kurs przygotowujący do matury, bo to tak wygląda. I z drugiej strony mówimy o tym, że mamy sześciolatka, który się uczy, ale w takich warunkach, w jakich chcą rodzice. I ta edukacja 1-3 jest najistotniejszą, bo ona decyduje o tym, jakie dziecko będzie miało relacje z nauczycielami, z rodzicami, jak będzie funkcjonowało w systemie. To musimy sobie powiedzieć, że coś z tymi latami w środku musimy zrobić. Myślę, że nie możemy powiedzieć dziecku, że będzie o rok dłużej w systemie. Ale oczywiście sprawa jest otwarta. To są informacje, które pokazują, jak musi zostać zmieniony system. I e, proszę Państwa, jeżeli nawet podejmiemy taką decyzję, to ona e, nie będzie decyzją z dnia na dzień. Dlatego, że, Czyli nie tak, że podejmiemy w marcu decyzję, a od 1 września już? Nie, tym bardziej, że jeżeli cokolwiek się robi w systemie edukacji, to to jest proces ciągły, który trwa kilka lat. E, I tak na przykład e, dzieci muszą dokończyć edukację w jakimś systemie razem ze swoimi nauczycielami, przyjaciółmi razem ze swoimi dyrektorami szkół. My musimy powiedzieć rodzicom odpowiedzialnie, że jesteśmy partnerami, i nam, rodzicom, nauczycielom, zależy na tym, żeby za kilka lat być dumnym z tego, co się zrobiło i rzeczywiście, żebyśmy byli spokojni, spokojni o swoje emerytury. Bo to będą właściwie wyedukowani, ale również bardzo odpowiedzialni za wspólnotę, za grupę, za kraj. Absolwenci szkoły zawodowej, technikum, liceum szkoły wyższej. Minister, to jest no, najważniejsze. Musimy niestety już kończyć. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję rozmawiać o podstaw. Największą sprawach przyjemnością, edukacyjnych. tym bardziej, że rzeczywiście moja troska jest o te wszystkie obawy nauczycieli. Gwarantuję Państwu, że jesteście dla mnie bezwzględnie partnerem. Dziękuję za rozmowę. Przybyłym naszym gościem była minister edukacji Anna Zalewska. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.